Daj mi trochę tego roleplayingu, bracie. Okej. Na początku co? Maszynę trzeba przeczyścić. Albo zjeść śniadanie. Czapka w dół. Pobudka, zapalić kiepa, rozglądnąć, czy na podwórku wszystko okej. Przekopkę zrobić, bo dzisiaj tu krzaki będą na zewnątrz się sadził. Każda wariacina, wiesz, jak chcesz dobrze wszystko ogarnąć, to trzeba zaplanować. Tak. Tutaj mamy trochę sosny, kurwa, siana. Dobrze. Fenomenalnie. Zobaczymy, czy dzieciaki wstały. Trzeba im zrobić pyszną jajecznicę i tosty z ciemnego chleba. That's your crumpling boy. Co my tu mamy? Co my w ogóle dzisiaj mamy do roboty? Ale hola, gdzie są doniczki? Gdzie są, kurwa, doniczki? Woda? Konewka? Gówniara wszystko zabrała? Dwie konewki wzięła? What the fuck? Nie ma konewek. No wzięła konewki, kurczę. Konewek nie odłożyli. No ja będę dwie konewki kupował? Niczego nie ma do sadzenia. Już kurwiony z samego rana. Już kurwiony. Aha, dobra. Może się człowiek pomylić z rana. Zakręcony. Można powiedzieć, że mam jeszcze oczy sklejone ropą. Po spaniu. Po co od razu debil wyzywać? Jak można tak szybko się denerwować? Przecież miałem już wyzywać na radiu, gdzie są konewki. Ejo, radio check, LOG 1, na wizji, jest ktoś? Ejo, śpiochy, wstawać! LOG, odbiór. Dobra, jak widać, tylko ja potraktuję poważnie to wszystko. Łóżka przynajmniej pościelone, zmęczenie 17%, git. W takim razie czas na rozgrzewkową jogę, ale to w blasku słońca. Jak sobie zbić zmęczenie, poradnik? Kocury, spierdalać bambury jebane. Ekwipunek, bierzemy sobie Debonaira, albo może coś drożej, Redudzika. Odpalasz sobie, mordzia, zapalasz sobie kiepka. Wpadasz tego kurwa do mordy. Page upik, proszę bardzo, kurwa. Wciskasz E, yoga. I pizgasz sobie jogę normalnie ze szlugiem na tarasie. Na swojej rezydencji. Oh yeah, tak trzeba zacząć dzień, tak żyje król. O kurwa, ale on jest wychillowany. Przecież ja już sam się czuję spokojnie, jak widzę Logana ze szlugiem, który odpierdala jogę na tarasie. Na werandzie. It's a veranda, boy, it's a veranda. Wszystko trzeba sprawdzić, widzowie, przed transmisją. To nie są jaja, to nie jest... Jakbyś grał w ligę, że sobie możesz tam po meczyku odpocząć. Tak, to jest roleplaying, ty musisz tutaj żyć. To jest prawdziwe życie. W każdym momencie może wyskoczyć chłop i ci nakopać do dupy i wszystkie twoje dobytki zabrać. Niesamowite, niesamowite, okej. Okay. Kula. Zagrzeć trzeba maszynę, puścić sanie, cylinder tu wyczyścić. Proszę, szmateczkę sobie bierzesz, wiadereczko, będziesz czyścił, nie? Halo, hey, dzień dobry, szefie. Dzień dobry, co tam słychać? Wczoraj trochę mnie przyćmiło, że tak powiem. Ciotka powiedziała, że mam wracać na szybko do domu, ale mam kasę za wczoraj i wszystko jest już ułożone. Kasa za wczoraj jest git, bo i tak ty i tak mi płaciłeś za te syropy z góry, więc, że tak powiem, lajcik. Chyba, że ci też coś mi wisisz jeszcze. No, chyba tam klocka wisiałem. Wisiałeś mi klocka? No, $1000. Albo 1900, nie pamiętam, jakoś tak. Może, dobra, słuchaj, rzeczywiście, teraz tak sobie tak dłubię w moim pani, która jest zaszperana tym całym syfem gangsterskim. Okej, okay. Wiesz co, zadzwonię do ciebie, bo właśnie wybieram się do miasta, więc na pewno się spikniemy. To byłoby 1900, braciszku. Ale spokojnie, no, lecimy nowe misje, nowe zadania, więc jesteśmy na łączu, za chwilę do ciebie zadzwonię, bądź na mieście. Check it out. Czapa na web, czapa na banks, czapa na stinks. No dobra, czyli rozpoczynamy... Lepiej nie można rozpocząć streamkę odbioru od odebrania właśnie takich 1900 kapiszonów pyszniutkich, cieplutkich, kasztanków. myślę, że możemy też zacząć od kawy, od kawiarenki. Do piekarenki możemy pojechać jak w 9.5, wiesz o co chodzi. Piekarenka, kawusia, cygaro, tak zaczniemy, siłownia, strzelnica. Odebranie pieniędzy, tak, na początku LOG zaczyna na spokojnie. Wisi mi kasa za syropy, nie odzywa się od 3 dni. Pierdolony. Ejo, słuchaj, płynęć do mnie pod chip coffee. Wiesz, gdzie jest chip coffee? Ta. Będę czekał na piętrze, na balkoniku. Do zobaczenia, wasz szmal. Wchodzimy tutaj. Czy ktoś powiedział chleb? Dzień dobry, koleżanko. Poprosiłbym, by kawa, kafe gria strong. Płatność gotówką. Jasne, poczekam chwilę, świeżo parzona. Do kibla. A to do kibla czy na kurę? Teraz do kibla. Rodziłem górę, ale za podsłuchu prawdopodobnie. Dobra, masz kasę? Okej, zgadza się. Słuchaj, będę dla ciebie jeszcze syropy, ale potrzebuję małej pomocy. Tak. Robisz kiedyś napad? Wjeżdżałeś kiedyś, kurwa, do kasety? Z rajtkami albo majtkami? Ja z tego, tak, kurwa, żyłem! Bokserki na banie musisz ubrać, bo jakieś, kurwa, rajtuzy jebane, nóż, klamka, wchodzisz do babki, stracisz. Ona to jest, ja ją znam, to jest Bridget. 45 lat, ona nie będzie oddawała życia za sklepu, wierz mi. Wejdziesz, powiesz, ty kurwo, do konta. Od razu mówisz, ty kurwo, do konta, ona wskakuje. Co ci będę tłumaczył, jak znasz się na biznesie? Robisz? Jesteśmy na radiu, podam ci specjalną stację. Będę ci informował, czy jadą policjanty jebane. Bo może wezwać ktoś, kurwa, z okolicy i tak dalej. Jeśli będzie czysto, idziesz do końca. Dam ci znaka dużo, dużo wcześniej, żebyś mógł uciec. Jak masz motor, to możesz nawet do... dłużej, nawet na ryzyku posiedzieć do końca. I zrobimy kilka skoków. Mam upatrzone 2-3 sklepy. Pomożesz mi?
Oczywiście, że tak. Tylko po pierwsze musisz zmienić ten strój, nie możesz być ubrany na biało. Musisz być coś na czarno ubrany, na ciemno. Motor masz? Okej, okay. Mam motocykl. Dobra, słuchaj, spotkajmy się pod Yellow Jackiem. Spotkajmy się pod Yellow Jackiem za około pół godziny. Bądź przebrany, weź jakąś kosę i zatakuj motor. A, kosa nie, też. Spokojnie. Schowaj to, kurwa, debilu. A, sorry. I pamiętaj, słuchaj się wszystkiego, co będzie na radiu. Od teraz ci podaję naszą sekwencję radyjną. 5-5-4. Na tym się widzimy. Okej, okay, poczekaj w kiblu. Muszę radio kupić. Tak, kup se radio i słuchaj, poczekaj w kiblu minutę, to raz. I ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. Elo. Na razie, Bridget. Zobaczyska. Znaczy, kurwa, Suzanne, czy tam... Okej. Okay. Za pół godziny pod Yellow Jackiem, która jest 13.36. Ciekawe, kto dzisiaj ma wolne. Ulala, proszę, ludzi. Ej, yo! Siemano, brachu. Dobra, też rzucić okiem na mój motocykl? Czy mam taki ogólny przegląd? Dzisiaj znowu w trasy jadę i nie chcę mieć żadnych niespodzianek, bratku. Byku, przejdę się na zewnątrz, dużo tu od tego smaru i gazu, okej? Okay? Jak coś, to czekam, bracie. Karta, gotówka będzie. Karta, będzie karta, przyjacielu. Okej, okay, to wszystko. Mhm. Dziękuję bardzo, do widzenia. No, heavy metalowa na motorze. Posiada swoim tutaj dupskim niezły motor. Hej, yo, halo. Siemaneczko. To ja wczoraj dzwoniłem po te 10 syropów, nie? Grzewkę syropów. 10 syropów, dwa koła, tak? Tak, tak. Świetnie, słuchaj, dam ci zaraz znaka, będę się wybierał. Daj mi moment czasu. Bądź na mieście, to się gdzieś ustawimy. Jasne. W kontakcie, elo. No, na razie. To raz. Okej, to chuj z tą siłownią. Widzicie, no nie, Logan nie może zrobić sobie tego. Przerwy. Yo, siema, to ja... Siema, garnuchu, gdzie jest mój szmal za syropy? Nie odzywasz się od 3 dni. Co, zapiłeś, wypiłeś moje syropy, wypiłeś mój lin, no, garnuchu? Ty, no, co ty, nie oszukałbym cię, szepie, kurwa, mam kasę na teraz. To co się działo, Kurwa, na miejscu ci opowiem taki Meksyk, ja pierdolę, szefie. Dobra, kumam, ale dobrze się odezwałeś, kurwa, już myślałem, że coś się odjebało, że zawinąłeś się z moimi syropami, albo że ci psy zawinęły. Dobra, git, dam ci niedługo namiary, bądź na mieście, dam ci niedługo namiary, tylko muszę coś załatwić. Jaha, ej, yo. Dobra, teraz już trzeba chyba notatnik wyciągnąć, to wszystko zapisać. Dobra, jadę po syropy, sprzedaję chłopowi, jadę odebrać kasę od świeżaka, pogadać z nim, następnie pod Yellow Jacka na kasetkę i zasadzić jaranie. Ale dzisiaj jest roboty, jo pierdula. Chciał mi wykurwić na syropy, ale jednak nie. Dobra, jeszcze burgera trzeba zjeść, żeby nie być głodnym. Siemanko! O jednego takosa, żebym przyszedł. Chili con carne? Kurczę, molek. Taco, $25. Dobra, będzie to taco. Kartą, proszę pana. Jasne, poczekam. Oh yeah. Wow, Yellow G ma zawsze smak, ale ma kiece, kurwa. Baby w tym mieście tu się tak świetnie ubierają. Rewia mody. Nie chcesz może ta kosa ze mną pierdolić we dwójkę? Ty z jednej strony, a kurwa, kichoś, to spierdalaj. No, pyszny tacos przed robotem, kurwa. To się wie, to się żyje, to się widzi. Ej, yo, jesteś na tym radiu? No tak, na 554. Ja też jestem na tym, ale coś chyba się spierdoliło. To chwila, bo ja nic jeszcze na nim nie mówiłem, to może coś powiem. To powiedz coś. Radio check, słychać. O, świetnie. Ej, yo, jesteś? No, ty stary, chodzi ci o tą kawiarnię, czy... No, tak, kawiarnia Cheap Coffee. A to nie ma nazwy, znaczy... No Bee Machine, kurwa. Kawiarnia na rogu. No, naprzeciwko tych wieżowców, Pudelu, nie? Klubu tam, no, szpitalu takiego, tak. No, to jestem. Jesteś w środku? Dobra. To czekaj, już idę na górę, bo zaparkowałem na parkingu. Dobra, to weź na górę i zaraz tam będę. Nikt cię nie śledził? Nie, chyba nie. Trzymaj, tu masz cały materiał. Równo 10 syropów oksy. Na dwie bomby. Jeśli polatasz, będziesz chciał jeszcze więcej, to cena będzie zbijana. Na 1900 można zjechać. Na razie taka jest wyższa. Trzymaj. Słuchaj, i uważaj z tym, bo psiarnia, kurwa, węży, z tym jest ciężki przypał. Jeszcze podobno wykitował ktoś po tych syropach, więc wiesz, jak coś nie masz, dobra, tego ode mnie. Poczekaj jeszcze z 15-20 sekund, bo ja nie chcę, żeby nas połączyli, wiesz, że żeby nie przypał. Poczekaj. A? Stary, mam takie pytanko do ciebie. Ja? Wczoraj byłem w szpitalu, nie? I kurwa, było tyle psiarni i... Gadali, że ktoś rozjebał wózy w tym jeziorze, znaczy kurwa, z mostu wyskoczył, z molo. Wóz to... w jeziorze, molo, morze. Ta, molo. Nic nie wiem, stary, nic nie wiem. Spadam, uważaj na siebie, uważaj, mówię ci, psiarnia jest kurwa napoczęta. No halo. Ej, yo, słuchaj, wiesz, gdzie jest Taco w centrum miasta, na dzielnicy Żółtków? No właśnie, jestem przy Taco. O, to idealnie, masz kasę jak coś? Mam. Dobra, to ja pojadę pod Taco i widzimy się. Ej, yo, Motys, co tam słychać, bracie? Ej, yo, LOG! Powiem ci dobrze, no, pograłem troszeczkę w kasynie całą noc, troszeczkę wygrałem. Właśnie słyszałem o twoich wygranych dużych.
wiesz co, no duże wygrane były wczoraj, dzisiaj same porażki, niestety. A to dalej siedzisz w kasynie? Właśnie z niego wyszedłem, wiesz? Tak. Zamówiłem taksówkę, mogę gdzieś podjechać, jak chcesz się spiknąć. Wow, 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 spokojnie, kasyno, nie za daleko? Wiesz, drugi dzień w kasynie? Nie masz problemu z tym w Montes? Halo, coś przerwało. Taksówkarz do mnie dzwonił, wiesz, na drugim... Jasne, bo wiesz, drugi dzień w kasynie, to jak dwa miesiące siedzi, to dużo, nie? I, no, to prawda, dlatego ja już z tym kończę. Jadę po jakiejś... mam trochę roboty, myślę, że za niedługo będę wolny, to się odezwę. Będę za chwilę na radiu, tylko mam tutaj. Dobra, śmiało dzwoń. A na radiu nie słyszałem cię. No bo mnie nie ma na radiu, jestem tu połączony z innym chłopem, mam do przyuczenia gościa. Odezwę się później, w kontakcie. W porządku. Ej, spokojnie, stary. Jebane getto. O tak, syropowy Lin. Siemano, już się o ciebie martwiłem. Siemano, no co ty kurwa, stary, miałem problemy na mieście trochę. Musiałem z miasta wyjechać. Moja matka pędasz. Kurwa, dobra, kumam, współczuję i no i co mogę powiedzieć, aleluja jej duszy, ale potrzebuję tych dwóch kółek, kurwa, za syropy, wiesz o co ci, bratku? Jakich dwóch kółek, mordziaty, ja mam za ciebie trzy kółka. Jak to trzy kółka? No tak to trzy kółka, kurwa. Wow, a skąd tyle kasy za syropy? No kurwa, tak zarobiłem. O, cię kręca, dobra, świetnie, akurat potrzebuję trochę kasy, no trzy koła elegancko. Ej, słuchajcie, potrzebujesz trochę więcej syropów? Co? Czy potrzebujesz jeszcze syropu? No, może mógłbyś zarzucić. Mam stary, przy sobie 10 syropów i możemy się później rozliczyć. I za to mi w takim razie daj 1900 tylko, trzymaj. To mi potem zapłacisz, jak sprzedasz. 1900 będziemy kwita. No dobra. Elegancko, dobra, ty jesteś na łączach i dobra robota, trzy paki. Wiesz co, chyba, że miałbyś też później dla mnie jakąś robotę, bo Miałbym, tylko na razie, wiesz, potrzebuję ludzi, wiesz, na początku przetestować ich na syropach, jak tam zaliczają się, nie ma wpadek, przynoszą kasę, to potem biorę ich dalej. Wiesz, ja pracuję jako brygadzista dla największych gangsterów w mieście, szukam im pracy, zaczynam od syropów, potem są małe napady. A potem już na grubo, może nawet kurwa w kosmos, kurwa. Chem daleko lecić na gangsterski napad, kurwa, na księżyc, ale to są już pojebane rzeczy i tego ci jeszcze nie będę gadał. Zrób z syropami opcję, odezwij się do mnie, przynieś mi 1900 dolców i pogadamy. Lecę dalej, do zobaczyska. No dobra. I uważaj na psiarnię, teraz jest jeszcze bardziej, że tak powiem, nadąsana i wkurwiona. Podobno ktoś umarł po tych syropach. Chujwi, czy nie twoja matka go piła przypadkiem? Siiiś! O wiesz, powikitowała, chujwi. Yo. Do banku i teraz do Yellow Jacka. Ej yo, jestem w drodze do Yellow Jacka. Za chwilę zaczynamy. Ej yo, bez odbioru. Okej. Okay. Siemano. Dobra, skakuj za mną, dawaj. Słuchaj, baba jest sama. Do wypłaty kasy został pół godziny, więc przed tym możesz to buchnąć. Ustawię się w okolicach stacji benzynowej na Road 67. Będę starał się patrzeć i wyczuwać tą policję. Na promień myślę, że kilometr lornetka mi pozwoli. Jak coś się będzie działo, daję ci cynk. Jest szansa, że mogą podejść od drugiej strony, ale jest bardzo mała szansa, chyba że będą jechać z paleto, ale to jest mało możliwe. Dlatego bądź czujny, motor na gazie, wpierdalasz się tutaj blisko wyjścia. Wiesz jak uciekać, tak? Tak, już uciekałem nie raz. Dobra, w takim razie ja się ustawię i dam ci znaka, schowaj się za sklep, zaraz dam ci znaka na radiu. Czekaj, miejsce gdzie powinienem się ustawić, stąd będą jechać, nie? Tutaj. Prawdopodobnie tutaj. Okej, okay, radio check, jestem gotowy. Jak zaczniesz, daj mi znać. Uważaj na siebie. Dobra. Uważaj też na heavy metalowców, bo to kurwy jeżdżą te na motorach, tych takich chopperach i oni się mają za szeryfów, kurwa, tego miasta, nie? Sandy. Ile kasy ci udało zebrać już? Na oko to 500. Świetna robota. Uważaj na sklepikarkę, bo może też użyć gazu pieprzowego. Jebana zira. Kolejny heavy metalowy jedzie w twoją stronę. Psy, spierdalaj. Uciekaj. Podjeżdżają mi, już są blisko. Jadę, już spierdalam, spokojnie. Super robota, super. Świetnie. 150. Świetnie, super robota, dobra robota. Gonią mnie. Fuck. Oh fuck, teraz gonią mnie. Powodzenia. Uciekłem elegancko, easy. Zajebiście. Tu gdzie spotykamy się? Dam ci za chwilę znać. Muszę wyjechać z tych wertepów. Ej, dobra robota. Ale było ostro, widzisz? Nawet jak odjedziesz, to i tak cię mogą złapać, dlatego trzeba odpowiednio uciekać. A tym twoim jonakiem to dojedziesz gdziekolwiek? No na luzie, spokojnie. On dobra, to potrafi robota. Nawet ponad 100.
Tak na początek to elegancko. Ile ci udało? 550? Tak. Dobra, 200 dla mnie, 250 jest twoje za to, że debiut był. Mam kolejną kasetę, teraz może być trudniej. Kojarzysz Sad? Sad, tak. Panienki Wesley, ten konkurencyjny. No tak. Tam jest sklep, stacja benzynowa. Kojarzysz to miejsce? Na samym prawie Paleto. Tak, tak. Tam się spotkajmy. Coś mi się pobiło uszy. Tam się spotkajmy. Na samym praktycznie górze stanu Michigan. Tam się spotkajmy i to będzie następny cel. Siemaneczko, siemaneczko. Siemaneczko, co powiesz na wypad na strzelnicę za jakieś 30-40 minut? Pasuje mi to jak najbardziej. Dobra, to widzimy się... Pierdalamy w tym momencie z Walerinką mieszkanie. Pięknie, elegancko. Ja tutaj latam też z chłopakiem, dobry, też zarabiamy jakąś kasę. Psy mnie goniły, ale udało mi się uciec. To umówmy się, nie wiem, 15 pod strzelnicą? Tam w okolicy doków? Doków? Być, może być. 15 dobra. Pod strzelnicą. I 15, jak macie się tam spóźnić, to dajcie po prostu znaka, jakby coś się działo. No dobra, będziemy punktualnie, siemka. Hej, yo, hej. Tak, słucham? To jest jeszcze jedna sprawa, potrzebuję kurwa dwóch syropów, bo się odjebało. I... Dwóch no, syropów, no. Tak, żeby uzupełnić, wiesz, do 10, nie? Żeby całą czerwę mieć w sobie. Bo inaczej tyle nie znajdę. No. Może będę tyle miał, tylko tak za 15 minut dam znaka. Dobra. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Z linu, nie? Bo kurwa tym... nie będę dealować, nie? A co mogę kurwa z tym zrobić? Nie mam pojęcia, na linii się akurat nie znam. Ja siedzę tylko w syropach. Oksa. Dobra. W kontakcie, jak będę miał syropy, dam ci znaka. Elo. Lin, właśnie nie wiem, co to jest ten lin. Jak zaczniesz, daj znaka. Zacząłem. Ale ujęcie. Psy jadą. Spierdalaj. Jedzie jeep od strony miasta, jedź w drugą stronę. No kurwa, gonią mnie chyba. Nie. No przecież dostaję wcześniej... Mnie. Ale przecież dostaję informacje wcześniej, co za gość. Nie, gonią mnie. No to musisz uciekać w offroad, niestety mają jeepa. Uważaj na siebie. Ejo, jak tam, gdzie jesteś? Raz, dwa, gdzie jesteś? Na razie git, chyba spierdoliłem. Pamiętaj o offroadzie, pamiętaj o swojej przewadze. Tak, tylko że oni mają jeepa, już wjechałem raz. To jest taki biznes. Jestem na plaży. Znaczy pod plażą. A masz ich za sobą? Nie mam. No to chyba wracają, chyba właśnie ich widzimy, że jechali w stronę miasta z powrotem. Bo mi coś śmignęło szybkiego. Ile udało ci kasy wziąć? Około 600 chyba. 600, dobra. Wracajmy do miasta, spotkajmy się w mieście. A pod wanilią będę. Dobra, jadę. Na razie za dużo tymu, zarobiliśmy klocka, wystarczy. Siema, mam syropy jak coś. 6 syropów, więc 2 ci mogę odsprzedać za 400 dolców. Tylko pytanie, czy dałbyś radę pod wanilię podjechać? Za 10 minut. No ja jestem w mieście akurat, także... Dobra, będę pod wanilą za 10 minut, 400 dolców, 2 syropy. Ej, yo, co tam, wariacie? Siemaneczko, słuchaj, mam gościa, który chce kupić amunicję. Jest skłonny zapłacić 300 za magazynek, my braliśmy po 150. Chcesz z dwukrotną przebitką mu to opierdolić? Jak się odezwie ten gościu? Jasne. Tylko ja mu nie sprzedam moich, bo ja mam mało, a chcę się wyszkolić na razie, a ten gościu się póki co nie odzywa. Miał mi wczoraj ogarnąć lin, miał mi wczoraj ogarnąć oksę po taniości i się nic w ogóle nie odezwał. To właśnie też chciałem się z nim skontaktować, a go nie ma, a wiem, że ten gość jest zdesperowany, bo jakaś strzelanina się szykuje, a nie ma amunicji. No ja rozumiem, ale no ja nie sprzedam swoich, ale swoim jak chcesz, to rób to chcesz, panie. Opłaca się, mi się wydaje, że się opłaca. My się widzimy za 17 minutek, więc... Tak jest, no, tak nie, jest. Powiem ci tak, no ja mam kilka tylko też na własny użytek, więc... No ja właśnie mam tylko na własny użytek, bo chcę, wiesz, coś tam potrenować, no. Nie strzelałem z klamy tak naprawdę dużo. W porządku. Dobra, to w kontakcie. Połodzonka. O 15 się pod strzelnicą. Ile to ci się udało kasy wyciągnąć? Około 600, tam 550, coś takiego. Dobra, zarzuć 300 i będzie elegancko. I teraz tak, na razie sprawa musi ucichnąć, za dużo się dzieje. Psiarnia, widać, cały czas podwaja, potraja krycie nawet. Dzięki. Wymyślę coś lepszego, te sklepy widzę, że były mało też sobą zatowarowane. Na razie cisza, jak będę miał syropy, to się odezwę, a póki co zmiatam, bo jest za gorąco. W kontakcie uważaj na siebie, bratku. Dobra. Chyba, że będziesz miał jakieś informacje o jakichś sklepach, to też dawaj znaka. Potem przyjdzie leci człowieka, najemnika. Specjalny typ, zajmie ci się obróbką sklepów. A póki co w kontakcie, uważaj na siebie. Dobra. Jak tam, jestem pod wanilią, pod wejściem głównym. Tak, ja jadę już, nie wiem, 2 minuty i będę. Dobra, czekam. Ejo, radio Czech, jak tam słychać mnie? Wszystko git. Elegancko, Montez jesteś? Nie wiem, gdzieś pod mostem siedzi. A, coś mu się stało? Nie wiem, powiedział, że się zmę. Okej. Bez odbioru. Bo sobie chatę obrabowaliśmy. Bez... Opierdalaj śmiechaty. Mam na ciebie 2 sztuki. Tylko musisz uważać na nie. Teraz syropy są coraz w gorszej kondycji. To znaczy, są bardzo pożądane, ale ciężko je dorwać. 400, nie?
Ty na 400. Trzymaj. I zobacz na to. Nie wiem o co chodzi w ogóle tutaj z tym. Lin, tak, widziałem to, ale nie mam pojęcia co to jest. Kurwa, nie mam pojęcia. Nie wiem co z tym można robić w ogóle. Nikt tam nie chce kupować. Piłeś to? Nie piłem jeszcze. Stary, no to na początku spróbuj i się dowiesz, nie? No, trzymaj, ja nie wiem. Pokazywali mi takie coś, ale potem to tak jak zombie moi koledzy chodzili. Nie wiem, czy chcę takiego efektu, ale może wcale nie będzie to dobre. Może to trzeba sprzedać komuś. No właśnie próbowałem, ale nikt tego nie chce kupować. Tego jakby w ogóle, kurwa, na rynku nie było, że tak. Musisz znaleźć królika doświadczalnego, napoić go tym i zobaczyć, co się dzieje. No nic, na pewno ktoś jest na to chętny. Skoro ktoś ci to dał, no... Jasne. Wygląda nieźle. Widziałem to na teledyskach hip-hopowych. Ci goście potem w slow-mo nagrywają. Uważaj, jakbyś czegoś potrzebował, to dawaj znaka. Jasne, ktoś się będzie odzywał, na razie. Kontakcie, ja. Dobra, ja już jadę pod strzelnicę w takim razie. Jakie tam mam braki? Nawodnienie jest git. Jadę pod strzelnicę, a po strzelnicy siadam krzaki i se będę rozwoził oksy i siłka będzie git. What's up? Mam dobry lin, metę, oksy, wszystko to, z czego tylko zapragniesz. Tylko daj mi dobrą cenę. Zapłać mi godziwie za moje talary i towary. O Jezu, 86, kurwa, spierdalaj. Aha, bo jest dwóch psiarzy, dobra, spieprzamy stąd. Łatwy? Średni. Okej, LOG pokażę troszeczkę jak się... Oh yeah, jak się strzela skurwysyny, Sprinter Cell! Dobra, 12 pocisków, F1 ekwipunek. Mam tutaj, się muszę wcisnąć szybko tutaj, dobra. Pyk. Oh yeah, boys! Let's get it poppin', boy! Oh yeah, boys! Oh yeah, double kill, triple kill! Oh my gosh, it's a snacks! It's a quadra kill! Penta kill! Wow! Monster kill! Wow! Holy sh! What the fuck? Double kill! No i straciłem 2. 2,5%. Dobrze. Lecimy dalej. No i tu mi braknie. No. Koniec. Pójdziemy na trudny teraz, co? This is America. Dzień dobry. Pa, ten już poleciał pierwszy, gro. I zostaw. Poleciał. Nie zobaczę, jak strzelał. Hell Rise. Też mocujesz? Nie. Ale ja idę na dwie serie, a potem bym czekał na... Panowie, bo wziąłem sobie ten tutaj przyspieszenie na trudny. I powiem wam, że z takiego Glocka bardzo ciężko na tym trudnym mi idzie. I to jest pytanie, czy ja jestem takim amatorem, czy rzeczywiście Glock nie pozwala rozwinąć takiej szybkości strzeleckiej. Jesteś takim amatorem. Nie, no ja super strzelam na trudnym, jest w porządku, więc... Ja napierdalam niemożliwego na kurwa 100%. O kurka wodna, to mi trochę to idzie źle. Ten Glock tak bardzo wolno szczelo. No to... Co? No to muszę trenować chyba więcej. Muszę chyba więcej trenować. Siemanko. Trening czy mistrza. Siemano. Eja. Wszystkie magazynki już wyszczelałem, wiesz? Ale faza jest niesamowita. Tutaj dzisiaj. Tak, no jest bardzo popularna strzelnica. Chyba najmocniejsza w mieście. Chyba jedyna. Jedyna właśnie. Zmęczenie? 1%. Czyli nie pobrało mi dużo. Nie pobrało mi dużo. Będziesz coś strzelał? Czekaj, nie. Jeszcze... Co tam strzela? Też nie masz magazynów. No, mam jeden. Przeszkadzać. Muszę wracać po większą ilość amunicji. Sprzedałeś temu chłopowi amunicję? Nie, ale już był tak zdesperowany, że po 600 chciał. Ło kurwa, nieźle. Niezła akcja. No nic, a nie ma Ruska albo Ili albo kogokolwiek? No właśnie nie ma, podzwoniłem trochę. Ej, yo boy, dzwoniłem do ciebie wczoraj. Miał do ciebie, ale nie dane już było nam się tak, złapać. Tak, słuchaj, ustawimy się kilka pytań, kilka próśb, nie chcę na telefonie, żeby gówna nie było. Tak, rusz, tylko... za godzinę jakąś dopiero. Za godzinę elegancko, no dobra, no to za godzinę dzwoń do mnie, powinien być na mieście. Chorosz, dobra, w kontakcie. W kontakcie, heja. No nic, za godzinę się z nim ustawiłem, za godzinę też będę działał z nim. Ile z mieszkań zarobiliście? Sztuczną cipę, ale uwaga. Wow, nieźle. Znalazł jakiś zestaw do hakowania i laptop. Co ty gadasz? Tak, poważnie? Tak, chciała to sprzedać, ja mówię, poczekaj, może to być przydatne do czegoś. No zobaczyć co to z tego będzie, nie? Słuchaj, jadę teraz zająć się roślinami, bo za chwilę świta, jest 5:44. Ogarnę rośliny, możemy się... Ostatnio masz zapierdol straszny, co? Tak, na mieście muszę to ogarnąć i będę na mieście za jakieś 20-30 minut, można potem na spotkanie z Ruskiem jechać, bo on za godzinę mówi, że będzie dzwonił i można go spytać o metę, o hasz i inne wszystkie rzeczy. Wszystkiego się dowiemy. Dobra, lecę po rośliny, lecę do ogrodniczego i kupić rękawiczki, jakieś fajne ogrodniczki. W porządku. A gdzie jest ta Valerina? Lata po mieście gdzieś. Elegancko. Elegancko.
Dobra, lecę w kontakcie. Chyba zakupię odpowiednie rzeczy i chyba skoczę na trening. Dzień dobry, smog on the water. Wody, miejsca nie będę miał. Wody 9, to na pewno nie będę miał miejsca już. Do widzenia. Dobra, myślę, że git. Pierdalamy stąd i ogarniamy dalej temat. Ogon. Yo. Ej, skończyłeś trening już, czy nie? Tak, skończyłem. Nie gadaj na mnie na siłce, to jest dużo kamer. Nie chcę, żeby widzieli mnie z moimi klientami. Co chcesz? Da, nie, patrz to. Co? O kurwa, gdzie? Dobra, nieważne. Dobra, Elko, trzymaj się. Zrobimy sobie test, czy Logan potrafi biegać. Tu jest start. Zdejmę kask i plecak, położę tu. 3, 4... Nic to nie daje. Nie czuję się o wiele lepiej, ja czuję się tylko zmęczony. Nic z tego biegania nie ma. Tylko piasek w skarpetach. Najebany. Czas trochę zarobić kwitu. Czas na ogrodnictwo. Nasionko, woda i jedziemy. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Trójeczka, fioletowe, super. Fiolet, teraz trzeba doniczki podkopać. Łopata. Jedziemy, skurwysyny. Głośny rap na głośnikach. Aha, okej. Okay. Yo, radio check. Halo, jesteście? Jesteśmy. Co robi Małolata? Małolata w tym momencie przechodzi kurs antypodryw. O, okej. Jak będzie wolno, daj znaka, bo będzie mi tutaj grządki musiał poplewić później. Ale to w kontakcie, ucz ją, bez pośpiechu. To dawaj na Billbox Hill, jesteśmy właśnie tutaj. A wiesz co, ja jestem na chacie, wiesz? Tutaj ogródek nam robię. Tak, powiem Małolacie, żeby podjechała tam jak... No, możesz tu podjechać, albo niech ona podjedzie, wszystko wytłumaczę. Niech się odezwie na radio, Elsa. Kupcie jeszcze sporo wody. Wody, dobra? Przefiltrowana woda ze sklepu zielarskiego, okej? Potrzebuję jej w chuj. To jasne. I trochę nawozów, tak z 6 może max, ale wody to jak 20. Montez, zajedź i kasę oddam wam na miejscu, jak będę. Rozliczymy się te wszystkie rzeczy. Brzmi tak, jakbym miał was kurwa egzekucję na was przeprowadzić. Ej, słuchajcie, kupcie z 30 tej wody, proszę was, okej? Okay? Bo to bardzo ważne. Tak, 30 wody? Litrów, 30 butelek wody, serio, bo to jest przedsięwzięcie na miejską skalę, może wchodzić cały stan. Gotuję najlepszego bagniaka w mieście, proszę was. Moje kwiatuszki, nigdy was nie opuszczę. Co to jest? Logan zaczął być lekko pijany. Myślisz, że z tyłu nie widać? Zaraz się zobaczysz, kurwa. Wszystko widać przez szczelinę. Kim jesteście? Halo, odsunąć się mi stąd, spod bramy. Ja lekko piwę, pilnuję moich krzaków. Masz temat? Chyba no. Potrzebuję wody i nawozu. Tak naprawdę woda i nawóz. Panowie, wpadłem i panie na naprawdę jest konkretny temat, jeśli chodzi o krzaki. Ogarniemy to i zrobimy kupę szmalu na moim nowym temacie. Bagniak base wymyśliłem. Znaczy bagniak... Bagniak po prostu. Big fucking bagniak. Woda, dziękuję. Nawóz, jeszcze nawóz. Macie kochani nawóz? Mamy nawóz. Słuchajcie, wiem, że to będzie trochę roboty, ale prawdopodobnie czeka was jeszcze podobny kurs. Chwila. Kasa. O kurwa. Numer konta mi któryś z was poda. Tylko dasz mi $500 to będzie... $500, bo akurat musiałam 1000 wydać na to prawie. Słuchajcie, krzaki są za ścianą, widzicie je? Ale poczekaj, Valerinka, ja ci dałem 500, więc jak 500? Tak, ale ja miałam jeszcze 1000 przy sobie. Tak, dobra. Dobra. Spokojnie, dawaj ten nawóz, dawaj mi wszystko co masz. Dobra, ci też już nie uniesiesz tego. Musimy to schować do... Dobra, schowaj do sejfu, tak jest. Popilnuj krzaków, wy pojedziemy z montacem do bankomatu, dam wam pieniądze. Dawaj do bankomatu. Dobra, daj mi chwilę. O, Charlie, spokojnie, dzisiaj nie robię ci żadnego wjazdu. Dzisiaj będziesz spokojnie, nie dzwoń na żadną psiarnię, pieniądze potrzebuję. W sumie chociaż... Kurwa no... Dobra no, chociaż stóweczkę no, kurwa. Muszę, bo mnie pokurwi. Dobra, po do domu. Widzę, że tam szybka pożyczka była grana. Dwa nawozy się przynajmniej zwrócą. A Charlie zawsze poszedł, on mnie zna, zawsze idzie na zaplecze, coś tam dłubia, ja podchodzę mu z kasy, podbieram zawsze $100, 200, 300, 500 mu, raz mu dwa koła wziąłem, to się kurwa nawet nie skabie, jebany debil. A widziałem Logan, jak teraz zdjąłeś koszulkę, troszeczkę chyba było tam działane na siłce. No co czas napierdalam, siłka, robienie skuna i wpierdalanie linu, to moje nowe hobby. Już w sumie stare, nowe, bo zawsze to robiłem. Ale teraz się przyłożę do tego. Więcej linu, więcej siłowni, więcej jarania. No i szopę, chcę rozbudować szopę, chciałbym postawić tam jeszcze jedną budę z drewna. Taka liniarnia, gdzie będziemy robić własne syropy. Koniec z pobieraniem po $150-$100 od chłopów. Sami będziemy robić syrop, kurwa. Woda, trochę tabletek, kurwa, na kaszel i na pewno to dzieciaki polubią. Nazwę to Logan Drink. Albo coś wymyślimy. Albo cappuccino. Albo drippuccino. Drippuccino. Drip, że kapy drip, kurwa. No wie, dzieciaki to uwielbiają.
Ej, jego tata ból, mama na imię bieda. Ciemny pokój zamienia na salony w ledach. Salony w ledach. W kółko powtarza, że nie chce być biedak, że nie chce być tu biedak. Napełnię chlebem chleba, napełnię chlebem chleba. Dziewczyno, dla ciebie skrawek nie ma. O, przyjaciół nie kupiłem, dlatego nie sprzedam. Zakręcony jak spirala Andromeda. Ty cienki flamaster jak gruba kreda. Szczerze wyjebane w to, ile płyce sprzedasz. Latam se jak Francuz, Emanuel Szedal. Wyjebane we wszystko, wyjebałem wszystkich w przedbiegach. On du trois, on du trois. 269, rozjebałby się tu na psach.